Cześć, dzisiaj zapoznamy się z nowym tworem chińskich możliwości, jakim jest konsola Family Computer RS-35. Zapraszam. Tym razem do czynienia mamy ze świetnie wykonanym Famiclonem, który w miarę możliwości został stylizowany na wzór oryginalnego Famicoma, co można już rozpoznać po samej nazwie Family Computer. Ta konsola dotarła do mnie wraz z instrukcją, między innymi jest tu język angielski, także można zapoznać się z opisem tej konsoli. Również został dołączony bardzo długi kabel cinch, ponad 2 metry, także śmiało będzie można z niego skorzystać. Kartridż ze 132 grami, niestety etykieta zawiera tytuły w języku chińskim, także nie jestem w stanie tego rozczytać. Zasilacz został dołączony wraz z europejską przejściówką, która jest lekko wykrzywiona. Mam nadzieję, że da się to jakoś naprostować i z tego skorzystać. Przewód zasilacza jest bardzo długi, także tutaj muszę przyznać wielki plus. Zasilacz na wyjściu ma 9,5 V. Z tyłu jest dioda sygnalizująca pracę zasilacza, także bardzo fajna sprawa. Mam nadzieję, że nie będzie się przegrzewać. Do zestawu zostały dołożone jeszcze dwa pady, wzorowane na styl padów z oryginalnego Famicoma, z tą różnicą, że przyciski są pod skos, nie w linii prostej. I dołożone zostały przyciski turbo. Drugi pad również nie posiada mikrofonu, jak to ma miejsce z oryginalnym padem drugim na Famicomie. Teraz może skoncentrujemy się na konsoli. Standardowo ten model konsoli posiada przycisk reset, power, on, off, perfekcyjnie działający suwak eject, który umożliwia bardzo delikatne wysunięcie kartridża ze slotu. Klapka jest bardzo dobrze wykonana, nie ma tutaj żadnych zbędnych luzów, także z całą pewnością posłuży na długie dobre lata, chroniąc slot przed kurzem. Wejścia na pady oraz dioda sygnalizująca pracę konsoli. Z tyłu jest wejście na zasilacz, wyjście wideo oraz wyjście stereofoniczne dźwięku. Również bardzo interesująca sprawa. Spód konsoli prezentuje się w ten oto sposób. Mamy tutaj nazwę Cool Baby. Nie mam pojęcia, czy to jest nazwa tej konsoli, czy też nazwa producentów. Prawdopodobnie może być to nazwa samej konsoli, chociaż konsola już zwie się Family Computer. Tutaj jest model RS-35 i tutaj prawdopodobnie jest są dane zasilacza 5,5 V, więc nie mam pojęcia, dlaczego zasilacz jest 9-voltowy, skoro tutaj mamy informacje na temat zasilacza 5-voltowego. No dziwna sprawa. Konsola została zakupiona za pośrednictwem serwisu AliExpress w cenie 110 zł. Ja wybrałem opcję zakupu bez oryginalnego pudełka, co znacznie obniżyło cenę i to mi odpowiada. Paczuszka przybyła bardzo dobrze zabezpieczona, nie mam co do tego żadnych uwag. Dobra, myślę, że najważniejsze zostało powiedziane, także teraz przejdziemy do testowania tej konsoli na dużym ekranie. Po uruchomieniu konsoli wyświetli nam się możliwość wyboru języka, co oznacza tylko i wyłącznie jedno. W pamięć konsoli wbudowane są gry i jest ich aż 100. Mamy tu takie konkretne tytuły jak Contra, Super Mario Bros. 1942, Arkanoid, Battle City, Dr. Mario i wiele innych tytułów, które praktycznie są jednymi z pierwszych wydań gier na NES-a, co możecie rozpoznać po tytułach. Nie miałem pojęcia przy zakupie, że w pamięć są wbudowane jakiekolwiek gry, także byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Odpalimy sobie na chwilę Super Mario Brosa. Muszę przyznać, że kolory są bardzo żywe, ładnie wyświetlone. Nie ma żadnych pionowych ani poziomych lin, które mogłyby się tutaj wyświetlać, jak to jest przy tych tanich Famiclonach. Mario jest bardzo dobrze skupiony, jeśli chodzi o piksele.
przy tych tanich Famiclonach Mario jest bardzo rozpikselowane, co bardzo rzuca się w oczy. Na sam koniec tego testu zrobię małe porównanie tych rozpikselowanych Mariuszy, także będzie można zobaczyć różnicę. Dobra, przejdziemy sobie teraz do kontry. Standardowo odpalimy kontrę. Również pięknie wyświetlony ekran. Tempo wydaje się być nieco szybsze niż przy innych konsolkach. No, dla mnie jest perfekcyjnie. Przejdziemy teraz do tego kartridża, który tutaj został podarowany. 132 gry w jednym. Zobaczmy, jakie tutaj kryją się tytuły. Również menu wyboru języka. Nawet mamy ekran powitalny Super Mario Brosa trójki. O, tu już widzę również konkretne tytuły. Turtles 1, Contra, Super Contra, Mario, Hot Blood Wrestler, czyli Kunio-kuny, Double Dragon część pierwsza, Adventure Island część pierwsza, Robocop część pierwsza, Batman część pierwsza, Chip i Dale część pierwsza, Teeny Toons Adventure część pierwsza, Mitsume Gatoru, bardzo fajna gra, Kapitan Tsubasa 5, o, Darkwing Duck, Twin Bee, bardzo fajna strzelanina, Punisher, Goonies. No, tytuły są już konkretniejsze. Tutaj widzę, że już są mniej znane tytuły. Donkey Kong. Ale również jedne z pierwszych wydań. Są tutaj również gry, z którymi nigdy wcześniej nie miałem styczności. No ciekawe. Zobaczymy może te TNT. Cóż to takiego? No, muzyczka przypomina mi tu coś z Bombermana. O, okazuje się, że jest to Bomberman, taki troszeczkę zmieniony. No, nie wydaje się być ta gra jakimś shitem. Dobra, zobaczymy jeszcze jakieś wybiórcze tytuły. Nie może z tych popularnych. Coś nieznanego. A może ten Korridor? Jakaś strzelanina? No, bardzo ciekawe. Aha. No, ciężko rozgryźć to było, ale... O kurczę. Żeby lecieć, muszę wcisnąć przycisk. Niczym gaz przy wyścigówkach. Ten speed jest nie do opanowania. Dobra. Jeszcze może jakiś jeden tytuł tutaj zapoznamy. Warpman Warrior Racing, Archer. O, to wygląda ciekawie. Strasznie sfałszowana ta melodia. Tylko o co tu chodzi? Nie mam pojęcia. Chyba trzeba strzelać w te stwory. Skok.
No, bardzo ciekawa gra. Dobra. Bardzo ciekawy tytuł, bym powiedział. Odpalimy tutaj teraz jakieś gry ze zwykłych kartridży, czyli Pokémon Green. Odpalony. I nawet działa. Nieźle, jak Pokémon jest odpalony, to nie wydaje się być najgorzej. Dalej mamy Gwiezdne Wojny, które lubi się nie odpalać na tych niektórych Famiklonach. Oj, widzę, że na tej konsoli się nie odpali, a odpala się na zwykłym PlayStation. Także interesująca sprawa. Pierwszy minus, jaki mogę zapodać tej konsoli. Dalej mamy Dragon Spirit, również gra z Famicoma. Oto już się odpaliło. Także jeśli ta konsola już nie odpaliła pierwszego kartridża oryginalnie wydanego na Famicoma, to już jest z nią coś nie tak. Dobra, da się w to grać. Dobra, Dragon Spirit śmiga. Co my tutaj teraz mamy? Over Horizon. Również strzelanina w kosmosie. Bardzo fajna strzelanina. Jeśli ktoś nie miał przyjemności jeszcze zapoznania się z tą grą, oczywiście polecam. Jest to coś na styl RTP. Albo inaczej się to wymawia, R-Type. Dobra, widzę, że ta gra również jest odpalona. Teraz mamy Battletoads, część pierwszą. O, jest odpalone, czyli nieźle. Dobra, Battletoads również śmiga. Ja sobie teraz potestuję resztę moich kartridży, by tutaj mieć jakiekolwiek konkretniejsze zdanie na temat tej konsoli. I mamy tu jeszcze jednego Pokémona Yellow. Piękny Pikachu. Dobra. Hack Tiny Toons. O, coś tu się nie bardzo. Ha. No, to pięknie. Zobaczymy jeszcze raz. Może coś było źle wsadzone w slot. Teraz w ogóle nie odpaliło, czyli
konsola ma swoje widzimisię. Zobaczmy jeszcze raz. Jak mogliście zobaczyć, konsola nie radzi sobie z wszystkimi kartridżami. Ja teraz postaram się dokończyć ten test, testując resztę moich gier na Famicoma, Pegasusa. Co na ten moment mogę powiedzieć, że niezawodność tego PlayStation jak na razie jest nie do pobicia, ponieważ ten Famiclone odpala praktycznie każdą grę z mojej kolekcji. Ten Family Computer jest naprawdę świetnie wykonany pod względem fizycznym. Niczego tej konsoli nie brakuje, jednak z całą pewnością mogę powiedzieć, że tych gier, które nie będą się odpalać, będzie więcej. No i to, czy warto kupić tę konsolę, czy nie, to już zależy naprawdę od osoby. Ja jako kolekcjoner z całą pewnością zatrzymam tę konsolę, ponieważ obraz, jaki jest wyświetlany, to jest naprawdę żyleta. Nie mam do tego żadnych zastrzeżeń. Dobra, zapodam jeszcze na koniec tego filmu różnice tych rozpikselowanych Mariuszy i najwyżej jeszcze podam informację, ile kartridży z mojej kolekcji się nie odpaliło. Na ten moment ja się żegnam. Do następnego razu. Cześć! Thank you.